Dobrze. On włączony są, mikrofony włączone? Tak. Tak, potem pan dyrektor i potem płynnie przechodzę do... Pan się tylko wita na początku, potem przechodzi do pani Anny i potem ja... A może podwójne zrobisz, wiesz? 10 sekund. Dzień dobry. Witamy Państwa na wernisażu online. Widzą Państwo już pierwsze piękne eksponaty, można powiedzieć, porcelana z polskim orłem. To jest tytuł wystawy, na którą chcemy Państwa dzisiaj zaprosić. Popijamy kawę z pięknych filiżanek właśnie z polskim orłem, tutaj w sali rycerskiej na Zamku Królewskim w Warszawie. Gospodarzem miejsca jest pan profesor, dyrektor Zamku Królewskiego, pan profesor Wojciech Fałkowski. Dzień dobry, panie profesorze. Jest z nami także pani Anna Szkurłat, która jest kuratorem wystawy, o której za chwilkę państwu opowiemy, a także kustoszem zbiorów ceramiki i szkła właśnie tutaj na zamku. Dzień dobry. Mówić będziemy o czymś bardzo pięknym, kruchym, delikatnym, o czymś, co miało zachwycać podejmowanych gości, dodawać splendoru dworowi królewskiemu najpierw, a później II Rzeczypospolitej, czyli o porcelanie. O czymś, co przetrwało, jak się okazuje, i co możemy podziwiać od dzisiaj tutaj na Zamku Królewskim. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, zanim pokażemy Państwu piękne serwisy, filiżanki, talerze, zastawę stołową, to powiedzmy może najpierw, kto tu bywał, kto odwiedzał najpierw króla, a później prezydentów Polski. Ta sala rycerska jest miejscem szczególnym, dlatego że z jednej strony był to przedsionek sali tronowej, czyli audiencjonalnej, tam gdzie się odwiedzało króla oficjalnie. Z drugiej strony to jest miejsce, gdzie od czasu Stanisława Augusta Poniatowskiego jest prezentowany kanon wybitnych Polaków. Popiersia, te, które widzimy z brązu, ustawione pod ścianami, pokazują najwybitniejsze głowy, najwybitniejsze postaci Rzeczypospolitej XVII i XVIII stulecia. Więc wchodząc tutaj, jesteśmy w towarzystwie najlepszym. Spotykamy i Piotra Kochanowskiego, i wielu innych, których tutaj możemy odczytać nazwiska obok nas. I to było takie wyraźne zaznaczenie, że Rzeczpospolita honoruje umysły i postawy najwybitniejsze. Dlatego przyjęcia tutaj, czy w ogóle wprowadzenie do tej sali osób postronnych, no było pewnym przywilejem. To nie było tak, że każdy tutaj mógł wejść i każdy tutaj mógł się czuć jak u siebie w domu. To jest miejsce szczególne zarówno na osobę, ze względu na osobę króla, ale również ze względu na to, jaki tu panuje nastrój, jaka atmosfera towarzyszy wizytom w tym miejscu zamku, w tym otoczeniu wielkich głów, wspaniałych postaci, wybitnych biografii. Jest takie powiedzenie, czy takie słowo, antyszambrować. I myślę, że ono pasowałoby tutaj do tego miejsca, prawda? No, antyszambrować ma podwójne znaczenie, takie również lekko zdystansowane. Ale rzeczywiście tu się oczekiwało. I trzeba było się do tej podniosłej atmosfery dostosować. To było dla królów przedwojennych, kiedy przyjeżdżał z wizytą król Rumunii czy prezydent do prezydenta Mościckiego, to tutaj się spotykano, tutaj urządzano rauty i kolacje. Natomiast teraz to jest podobnie. To znaczy, kiedy prezydent Trump czy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Pence przyjeżdżali, to oni tędy wchodzili, tutaj się z nimi witano i chcąc, nie chcąc oglądano. Prezydent Steinmeier nawet oglądał dokładnie wyposażenie tej sali i zwrócił uwagę na tego kolosa, który dźwiga glob. To jest zegar, który został tutaj sprawiony i w tej chwili nie działa, bo mechanizm w czasie wojny został ukradziony. Ale na szczęście powłoka tego zegara cały czas jest i możemy ją podziwiać. Więc to jest takie miejsce, które troszeczkę odbiega od tej wspaniałej atmosfery zamku w całości. Dlatego, że tutaj jednak pokazujemy dorobek przeszłych pokoleń. Te postaci wyraźnie mówią, proszę uważać, proszę się dostosować, proszę respektować atmosferę i rangę miejsca. Myślę, że w czasach, gdy nie było telewizji ani mediów, ten pokój, sala rycerska pełniła rolę takiej swoistej reklamówki.
pokazującej najpiękniejsze, najmądrzejsze, najbardziej wartościowe postaci Rzeczypospolitej. Tak, to jest rzeczywiście taki panteon wielkich Polaków, a jednocześnie reklama, jeżeli tak można to ująć, polskich dokonań na przestrzeni ostatnich stuleci od XVI wieku, bo to nie jest tak, że Stanisław August wyłącznie swoich kolegów czy znajomych promował, ale właśnie sięgał głęboko wstecz. Te 200 lat przed nim jest tutaj uwidocznione w osobach pokazanych pod ścianami. Tak, więc wyobraźmy sobie tę sytuację. Przychodzili tutaj osoby ważne, władcy, posłowie, czy też osoby, które miały za zadanie przeprowadzić jakieś projekty. Przychodziły tutaj, oglądały wspaniałość tego miejsca i następnie udawały się do sali tronowej, by tam spotkać się z królem. A mówimy o tym w tej sali dlatego, że dzisiaj chcemy Państwu powiedzieć trochę więcej o porcelanie. Być może to jest sprawa nie tak wielkiej wagi politycznej, chociaż mnie się wydaje, panie profesorze, że kiedy siada naprzeciwko siebie dwóch polityków, biorą do ręki porcelanę, taka piękna z dumnym polskim złotym orłem, to już wtedy zaczyna się ta taka miła rozmowa przy kawie i można już wtedy zaprezentować to, co najlepsze, to, z czego możemy być dumni, polski smak, gust, zasobność, ale też to, że jesteśmy właśnie powiązani z pewnymi symbolami i nadajemy im znaczenie. No, to jest serwis państwowy. Zaznacza to zarówno polski orzeł, który tutaj na każdym obiekcie, w każdym naczyniu jest pokazany, ale również to jest wprowadzenie, jak pani powiedziała, w pewną atmosferę spotkania, debaty, dyskusji czy negocjacji. No i to kruche złoto wcale nie jest takie na szczęście kruche, bo przetrwało kataklizmy dziejowe po drodze, a jednocześnie ono nadaje taką rangę właśnie, wydawałoby się, błahym spotkaniem. Ta kawa inaczej smakuje, a przede wszystkim jest inaczej prowadzona rozmowa w takiej sytuacji. No i Ćmielów, którego wyroby tutaj mamy przed sobą, to była taka wizytówka Polski eleganckiej, Polski ważnej, Polski, która potrafi się pokazać na salonach świata, bo to tak jaki był cel. No tak, bo na salonach świata załatwiało się sprawy polityczne i tam trzeba było się umieć zachować. I myślę, że właśnie ta porcelana również temu miała służyć. Myślę, że idealny jest moment na otwarcie tej wystawy, na wernisaż online, tuż przed świętami, kiedy większą wagę przywiązujemy do stołu, do zastawy, do białego obrusu, którym przykrywamy wigilijny stół, więc myślę, że wystawa i to, co Państwo za chwilkę zobaczą, może być inspiracją dla Was podczas przygotowań świątecznych. Więc teraz panią dr Annę Szkur chciałabym zapytać, w jaki sposób wybieraliście Państwo eksponaty, skąd one tutaj do nas trafiły, no jak to się stało, że w ogóle przetrwały taką wojenną zawieruchę? Prezentujemy Państwu poza jednym obiektem porcelanę z naszych zamkowych zbiorów. Zarówno są to naczynia z obydwu serwisów prezydenckich wykonanych około 1930 roku dla prezydenta Ignacego Mościckiego. Pierwsza zastawa została wykonana w naszej polskiej fabryce ćmielowskiej. Druga częściowo również w Ćmielowie, a częściowo w paryskiej wytwórni Limoges i dekorowana była w malarni Ovas Etrusk w Paryżu. Nie bez znaczenia jest fakt, że te zastawy były używane w trakcie przyjęć noworocznych organizowanych przez prezydenta, czy w czasie bardziej kameralnych, mniej oficjalnych rozmów z przedstawicielami dyplomacji i oczywiście głów państw. Tak, bo młoda Polska, odradzająca się po niewoli, no musiała też się pokazać z dobrej strony, prawda? Elegancja, sposób bycia na salonach były bardzo uważnie obserwowane. Jednak ta zastawa, która była w dobrym guście z polskim godłem, w złocie, no musiała robić wrażenie, więc takie też było zadanie. Myślę, że to naprawdę pomagało w nawiązywaniu kontaktów, zwłaszcza, że przecież spora część ludzi, która tutaj przybywała, wywodziła się z arystokracji europejskiej. Potrafiła docenić tego rodzaju jakość. Tak, to jest tak, że my
gościmy już aż do dnia dzisiejszego głowy koronowane z całego świata. Ostatnio podziwiał nasze zbiory brat księcia Japonii, obecnego cesarza, z którym nawet była okazja do porozmawiania o naszych zbiorach malarskich. Więc okazało się, że książę jest hodowcą kur, stara się odtworzyć rasy, już, które wyginęły. I nasze obrazy prezentujące drób posłużyły mu już wcześniej i teraz chciał to pogłębić do wprowadzenia obecnego tych ras, które już są albo rzadko spotykane, albo też drogą krzyżówki odtwarzane. Więc ta anegdota, którą przytoczyłem, pokazuje, że rozmowy o sztuce są częścią dyplomacji. To znaczy można rozmawiać na każdy właściwie temat, ale esencją jest pokazanie poziomu i wielkości danego kraju. I porcelana czy sztućce, które leżą w tej chwili na stołach i które pokazujemy Państwu, są pokazaniem również wielkości Polski przez takie drobne rzeczy, jakie można okazać w czasie kolacji czy uroczystego obiadu. Bądź też zwykłej kawy, którą... Tak. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy i opowiemy więcej o dwóch jeszcze serwisach, to chciałabym, abyśmy na momencik zatrzymali się przy tworzeniu tej wystawy. W jaki sposób zostały układane te cenne zbiory tutaj w sali rycerskiej. Mamy przygotowany krótki film na ten temat. Proszę zobaczyć. Filmie z wielką pieczołowitością i delikatnością ustawiała te cenne serwisy na stołach jest oczywiście pani Anna Szkurłat. Powiedzmy teraz nieco więcej w takim razie o prezydenckiej zastawie, czyli o zastawie pana prezydenta Mościckiego. Prezydent Mościcki zaczął rezydować w Zamku Królewskim w Warszawie w 1926 roku. A pierwszy serwis zdobiony nie tylko złotym godłem Rzeczypospolitej orłem, ale również niezwykle precyzyjnie wykonaną otokiem złotym i z wykonanym reliefem wicią laurową dookoła, powstała w 1930 roku, o czym znaleźliśmy też wzmiankę w prasie, w Światowidzie z 16 sierpnia 1930 roku, co też przesunęło datowanie tego serwisu, gdyż niestety żadne archiwalne wzmianki na temat zamówień nie zachowały się do dzisiaj, co może budzić zdziwienie, ale zważywszy na burzliwe losy wojny, jak wiele innych materiałów archiwalnych polskich przepadły.
Drugi serwis prezydencki jest niemal identycznie dekorowany. Różni się tylko wzorem boku brzegu talerza geometrycznym. I jeszcze wracając do pierwszego serwisu, na wystawie pokazujemy niezwykle cenny obiekt, jako jedyny spoza zbiorów zamkowych, wypożyczony z Muzeum Narodowego we Wrocławiu, z napisem, który informuje, że taki serwis wykonała fabryka w Ćmielowie dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj widzimy inny otok trochę, taki motyw kwiatowy, bardzo piękny. I sztućce, jak Państwo widzą, także mają godło orła w koronie. Także to bardzo cenne są eksponaty. Ale jak to się stało, że przetrwały wojny? Przecież tutaj zamek był zbombardowany, wszyscy pamiętamy te zdjęcia dramatyczne. Serwisy prezydenckie zapewne były też w trakcie ratowania zbiorów uratowane, tak. I wszystkie te, które my posiadamy w naszych zbiorach, zostały podarowane przez osoby prywatne od 1973 roku, a więc tuż, można powiedzieć, po decyzji odbudowy zamku, jeszcze mury tu rosły, odbudowanego zamku, a już pierwsze te nabytki zamek otrzymywał, dary. Tu możemy coś dodać? Tak, tutaj chciałem dodać dwie rzeczy, które pokazują na najnowszą historię zamku i dramatyczne losy. Pierwsza rzecz to ten serwis zawdzięczamy zaangażowaniu prywatnych ofiarodawców, to znaczy ta wrażliwość i poczucie misji wobec restytuowania symbolu Rzeczypospolitej, jakim jest zamek, wyraźnie jest widoczna. Ludzie po prostu przynosili, właściciele oddawali to, co przechowali oni sami. Ale jest i druga rzecz, która jest tutaj symboliczna, mianowicie my do dziś dnia zamawiamy różne elementy służące nam do rekonstrukcji zamku w wytwórniach francuskich koło Paryża i Lyonu, a porcelanę w wytwórni Miśnieńskiej. W obu tych przypadkach przetrwały receptury i cała dokumentacja zamówień, rachunki, sposób produkcji, dokładne wzory, przetrwały przez ostatnie prawie 250 lat. To nie jest kazus, to nie jest przypadek Ćmielowa. To jest przypadek Polski, która te archiwa, które te zbiory, często bardzo przemysłowe, bardzo związane z produkcją czy z konkretnym zakładem, wytwórnią, straciły. Więc to jest druga rzecz, którą trzeba tutaj sobie uświadomić. Te losy dramatyczne Polski w ostatnich stuleciach odcisnęły piętno na tak szczegółowych sprawach, jakim na przykład jest rekonstrukcja czy ponowne zrobienie serwisu ćmielowskiego. Te wzory się nie zachowały, dokumentacja się nie zachowała. Trzeba by ją odtwarzać na nowo, co już nie jest tym samym. Naród przetrwał, ale zdewastowane zostały jego zasoby i dorobek na różnych polach, nie tylko kulturalnych, ale także właśnie przemysłowych, jak pan wspominał. Drugi serwis, o którym chcielibyśmy powiedzieć, był właśnie wykonywany również na zamówienie II Rzeczypospolitej w Sèvres, prawda? Tak, prezentujemy Państwu w formie tym razem stołów, gdyż z jednego serwisu zachowało się prawie 400 naczyń, z drugiego około 200. I nawiązujemy właśnie do tych wspomnianych przyjęć noworocznych, które odbywały się w zamku w czasie prezydentury Ignacego Mościckiego. I również na stołach, oprócz sztućców, które w kantynach zostały przywiezione razem z serwisem konsularnym w 1992 roku i przekazane na własność zamku przez Komisję Likwidacyjną Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, również Państwo widzą dwie żardyniery kandelabry, jedna z dawnych zbiorów zamkowych, wykonana w pierwszej ćwierci XIX wieku u bardzo znanego złotnika Piera Filipa Tomira, i druga, wykonana jako niemal dosłowna kopia tej pierwszej w znanej warszawskiej wytwórni braci Łopieńskiej,
już około 1930 roku i one obydwie widoczne tu na stołach na wystawie są uwiecznione na zdjęciach dokumentujących te noworoczne przyjęcia wydawane przez prezydenta Mościckiego, a więc wszystko jest związane z tym miejscem, z Zamkiem Królewskim. No to już jak pani dwa razy powiedziała o przyjęciach noworocznych, to nie unikną państwo odpowiedzi na pytanie, jak te przyjęcia wyglądały, kto na nich bywał, kogo zapraszano, czy trudno się było na nie dostać, może co serwowano, czy są takie informacje? Dostać się nie można było bez zaproszenia imiennego, to znaczy zapraszał prezydent Rzeczypospolitej i zapraszał różne osoby, ale na te przyjęcia to był zapraszany wyłącznie korpus dyplomatyczny, którego dziekanem był nuncjusz papieski i wszyscy ambasadorowie akredytowani w Warszawie, no i wraz z małżonkami, a ewentualnie jeszcze osoby im towarzyszące, jeżeli rzeczywiście ktoś przyjechał. Z drugiej strony był rząd polski i kancelaria prezydenta reprezentowana, także sala, w której siedzimy, była zapełniona w całości. Stoły były ustawione tak, żeby pomieścić no, dobrą setkę, ponad setkę gości. No i było to bardzo limitowane, bo ze względu i na miejsce, i na honor, ponieważ nie każdy był zapraszany. No a druga rzecz jest taka, że ta funkcja przetrwała zamku do dnia dzisiejszego. Takie może nie aż tak galowe kolacje, ale odbywają się tutaj obiady prezydenta Rzeczypospolitej, na które są zapraszani właśnie goście z zagranicy i to najbardziej potężne osoby w świecie polityki światowej, od prezydenta Stanów Zjednoczonych zaczynając, więc tę funkcję reprezentacyjną zamek pełni do dzisiaj i powinien pełnić, bo to jest siedziba. No bo gdzież będzie zaprosić takich gości, jak nie tutaj właśnie? No jest to takie dekorum, czyli takie tło wielkie, wspaniałe, robiące wrażenie, ale z drugiej strony jest to znak istnienia, trwania Rzeczypospolitej, symboliczna siedziba prezydenta, więc to inaczej tego nie można wybrać, tego miejsca, ponieważ tu się koncentruje zarówno prestiż, majestat Rzeczypospolitej, jak i polityka tego najwyższego szczebla. Skoro mówimy, że Zamek Królewski, to czy gościł ten Zamek Królewski, ta sala, czy gościła koronowane głowy? Tak, to znaczy tutaj był król Szwecji na przykład. Tu przy wizycie w Polsce przechodził i uczestniczył w spotkaniu książę Walii, następca tronu w Wielkiej Brytanii. Więc tych głów koronowanych możemy tutaj liczyć bardzo wielu i trudno w tej chwili przedstawić wszystkich. Natomiast chodzi o funkcję reprezentacyjną zamku. To znaczy to jest, tu ma nie być tłum gości, ale każdy, kto przychodzi, jest specjalnie witany, specjalnie podejmowany i obcuje z Rzeczpospolitą, bo zamek jest tylko częścią wielkiego dzieła, jakim jest Polska. Bardzo pięknie pan to ujął, panie profesorze. W takim razie powróćmy jeszcze na moment do porcelany, no bo chcemy państwu pokazać jak najwięcej, jak najpiękniejszych obiektów, które zostały tutaj zgromadzone. Został nam do omówienia jeszcze jeden serwis, serwis konsularny. Tak, serwis konsularny powstał również w fabryce Ćmielowskiej. Jest może najskromniej dekorowany jedynie złotym paskiem wokół brzegów naczyń i oczywiście polskim orłem, białym orłem na czerwonej tarczy, jak państwo widzą. I ten serwis, jak już powiedziałam, razem ze sztućcami przekazała Komisja Likwidacyjna w 1992 roku zamkowi. Przyjechał on z Londynu, ale trzeba pamiętać, że tego typu serwisy były nie tylko w ambasadzie londyńskiej używane, ale też w innych placówkach dyplomatycznych rozproszonych na świecie. My prezentujemy państwu dzisiaj wernisaż tej wystawy online, ale miejmy nadzieję, że przyjdą czasy, gdy będzie można przyjść tutaj na zamek i zobaczyć na własne oczy tę piękną porcelanę. Do kiedy będzie ta ekspozycja?
Planowane jest trwanie wystawy do 11 kwietnia 2021 roku, a więc jest duża szansa, że Państwo będą mogli z bliska podziwiać te piękne przedmioty. Podziwiać też będzie można zakupić, bo niektóre typy porcelany, jak na przykład ta, są do kupienia tutaj w sklepie zamkowym i można nabyć taki komplet filiżanka i talerzyk z pięknym złotym orłem. Myślę, że to ładny prezent byłby na pewno na różne okazje. A propos nabytków, panie profesorze, bo oczywiście myślę, że wielu z nas, wielu z widzów chciałby mieć coś tak pięknego w swoim domu, ale wy też chcecie mieć piękne rzeczy u siebie. Czy cały czas uzupełniane są te zbiory? Tak, rzeczywiście mamy w tej chwili już zakupionych ostatnio kilkanaście wybitnych dzieł sztuki, w tym również porcelanę. Natomiast w tej chwili finalizujemy kilkanaście następnych zakupów, które są w toku. Więc myślę, że nowy rok zaczniemy w szampańskich nastrojach. Kieliszków tutaj nie ma, ale będziemy spełniać na pewno toasty i u siebie w domu i później na zamku. Chcemy kupić wspaniały komplet porcelany miśnieńskiej, bardzo rzadko wykorzystywany i mało znany, który August II, król Polski, wysyłał jako prezent królewski do swoich odpowiedników w Europie. Już w tej chwili mamy pas kontuszowy, żeby pokazać tą swoistą sarmacką modę. Więc pas kontuszowy wykonany gdzieś koło 1800 roku, podpisany nazwiskiem rzemieślnika z wytwórni krakowskiej. No i jest kilka obrazów, które naszą galerię zarówno parterową, jak i wyposażenie wnętrz wzbogacą w sposób niepomierny. Nie chcę w tej chwili wymieniać wszystkich, bo lista jest i długa i chcemy ją zachować na osobną okazję, ale to są naprawdę rzeczy nie tylko wybitne, ale świetnie pasujące do zamku i pomagające nam odtworzyć atmosferę wnętrz historycznych, bo siedziba królewska składa się z murów. Składa się z wyposażenia, ale składa się z rzeczy ulotnej, a chyba najważniejszej, atmosfery, którą każdy czuje, kiedy tu wchodzi. I my właśnie to robimy. Odtwarzamy atmosferę dworu królewskiego z XVIII wieku. To, o czym pan mówi, jest niepomiernie ważne, dlatego że zamek właściwie ma uruchomić wyobraźnię, ma pomóc młodym ludziom, dojrzałym ludziom wyobrazić sobie, jak to było, jak żyli dawni mieszkańcy tego miejsca, jak funkcjonowała Polska, więc te przedmioty codziennego użytku, te piękne przedmioty codziennego użytku, dzieła sztuki, no myślę, że są takim zaczepieniem właśnie dla wyobraźni, która potem może sobie budować już właściwie cały kalejdoskop zdarzeń i sytuacji, które mogły tutaj mieć na zamku miejsce. Także to bardzo ważne i też się cieszymy. Jesteśmy ciekawi tego, jak to będzie wyglądało. Z przyjemnością na pewno odwiedzimy zamek nieraz. Tymczasem Państwa chcemy bardzo, bardzo zachęcić do tego, żebyście weszli na stronę Zamku Królewskiego. Skoro oglądacie nasz wernisaż, to już tu jesteście, ale powiedzcie znajomym, przyjaciołom, rodzinie, bo myślę, że ta wystawa, sposób eksponowania tych filiżanek, zastawy stołowej może być inspiracją na Wigilię, na święta. To taki ważny moment w roku, kiedy ta uroczysta oprawa, kiedy biały obrus, kiedy staranność, z jaką podchodzimy do świątecznego stołu, pokazuje nasz stosunek do tradycji, no i nadaje właśnie ten smak i pozwala odczuć atmosferę świąt. Dlatego też myślę, że w idealnym momencie ta wystawa się pokazuje. Szanowni Państwo, na chwilę zawiesimy rozmowę tutaj, przy tym stole, ale pan profesor wspominał o nowych nabytkach. Chcielibyśmy, abyście Państwo je zobaczyli. Wyjątkowa miniatura, wyjątkowy portret, nie tylko w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie, ale myślę, że też w Galerii Malarstwa Europejskiego. Nie znamy go z imienia. Wiemy o tym, że jest architektem dzięki przedmiotom, atrybutom, które zostały przedstawione na obrazie przez Bacciarellego. To księgi i cyrkiel oraz traktat architektoniczny. Drugi poza Stambułem, taki półmisek tej wielkości i formy, znajduje się jedynie w Metropolitan Museum w Nowym Jorku. Pasy kontuszowe używane były jako dekoracja stroju
narodowego, kontuszowego, były noszone na kontuszu właśnie, wiązane wokół talii w ten sposób, by wyeksponować ozdobne zakończenia, czyli głowy pasa. Do tej pory w zbiorach zamkowych były tylko medale przedstawiające Zygmunta III i jego pierwszą żonę Annę, natomiast teraz ten nowy nabytek, ten właśnie nowy medal wzbogaci i uzupełni zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie. A teraz w reprezentacyjnej, rozświetlonej pięknymi żyrandolami sali tronowej, chcielibyśmy Państwu złożyć życzenia. To był trudny rok, ale mamy nadzieję, że te święta przyniosą nam, obudzą w nas wiarę i nadzieję. Proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności, a przede wszystkim wielkiego optymizmu i wiele dobra, które na ten nowy rok, mam nadzieję, zastąpi te smutne czy niepewne czasy, które się właśnie kończą. Mam nadzieję, że spotkamy się na zamku. Serdecznie Państwa zapraszam. Zamek jest znakiem, który trwa. Zamek jest symbolem, który jest żywy. Prosimy do nas zaglądać. Nadziei, która nigdy nie gaśnie. Dobrych, spokojnych, zdrowych świąt życzymy z całego serca. Dziękujemy. Jak zawsze w tym czasie w sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie stanęła wspaniała choinka. W tym roku wyjątkowo pomogły w jej ubieraniu nasze zaprzyjaźnione dzieci. Sama tradycja ubierania drzewek jest nowa i stara jednocześnie. Nowa dlatego, że do Polski została przeniesiona przez niemieckich protestantów na przełomie XVIII i XIX wieku. Stara dlatego, że w okresie przedchrześcijańskim Słowianie mieli zwyczaj przynoszenia do swoich chat w okresie przesilenia zimowego zielonych gałązek, które miały być symbolem nadziei i nowego życia. Mamy nadzieję, że te święta będą równie udane jak wszystkie poprzednie, mimo sytuacji, w której się obecnie znajdujemy.